materiał powstał dzięki wsparciu patronów. Dziękujemy wam i niechaj openingi dają wam wieczne szczęście. Cześć zbuje. Miało nie być odcinków, ale nie mogłem się powstrzymać. Dzisiaj będziemy łowić karpia znowu, będę próbował. Dostałem od pandy następny boksik. Kurde, balans i powiem wam, że no... 4 boksy, 0 karpia. Są tacy szczęśliwcy u nas, nie będę pokazywał palcem, którzy w dwóch boksach mają 2 karpie. Hejt. Natomiast będziemy dzisiaj łapać karpia, mam boksik, będę otwierał. Juniora nie ma, teraz niestety Juniora w ogóle nie będzie prawie na kanale, więc jeżeli już coś będzie, to pewnie ja będę. Dobra, ale za chwilę do tego wrócimy. Tymczasem chcę wam pokazać i się pochwalić. Nie wiem, czy tu się zmieści. Jest albumik. Kurde, balans chyba się nie zmieści. Kolorek jest zacny, oczywiście od Volta. I chciałem wam pokazać, uwierzcie mi lub nie, nasz pierwszy master set. Ja wiem, to jest trochę abstrakcja to, co mówię, prawda? Ale... naprawdę jest to pierwszy nasz master set. Jestem sam w szoku, ale powiem wam, dzisiaj przyszła od pandy przesyłka, nawet nie pamiętałem, co tam jest zamówione. No i teraz zamawiamy dużo singli, generalnie jak macie jakiś problem z kartami japońskimi, abyście chcieli składać sety, to zapraszam na Discorda, zapraszam na maila. Praktycznie wszystko jest do dostania. No, oczywiście wiadomo, że jak powiecie jakieś tam starocie straszne, no to może być różnie i w różnym stanie. Natomiast większość rzeczy, która jest no, z tych nowych, to w ogóle nie ma problemu. Która jest do zdobycia, to przeważnie jest do zdobycia. No i tutaj jest oczywiście, jeżeli ktoś jeszcze nie zajarzył, to jest Wild Force. Czyli ten secik z wieżowcami, jak ja to mówię. Zobaczcie, jaki ładnie się to prezentuje. No, tu będzie się trochę odbijało światło, ale... Za erów powiem wam, tu w tej erze nie było aż tak mocno. Uważam, że ten jest naprawdę sztosem. Ery nigdy nie będą dużo warte, z wyjątkiem karpia, którego będziemy dzisiaj w końcu łowić. Ten arboczek jest fajny, Ghastly jest w dobrej cenie teraz, bo to jest ta ewolucja. To jest, powiem wam, ze 3-4 dychy już teraz to kosztuje ta karta. No i mamy dalej, tu mamy mychy, fajny komplet, tortuga, dwa te maziaki, no te nasze nieszczęsne Dactrio, jest gęguś, jest wieżowiec tutaj do kompletu, jest explorer, no i tutaj mamy dzika, ta karta uważam kiedyś odda, bo ona jest specyficzna. Mamy Mortiego. Tej karty nam brakowało, bo dzisiaj przyjechała, one już są dosyć drogie te karty w tej chwili. Brakowało nam tej karty wieżowca, żeśmy chyba albo trafili, albo od kogoś żeśmy odkupili, także dzięki w razie co, jak od kogoś to było. Bardzo ładna karta. To jest unikat też, on już też ładne pieniążki kosztuje. No i dzisiaj też przyjechał Morty, którego nie mogłem trafić w super jakości, a że to jest karta taka, wiecie, topowa, nie? To chciałem mieć nie żaden na minus B klasie, bo to może być i printline, i może być coś tam innego z kartą. Generalnie jak jest A minus, a nawet tak jak pokazywałem wam na Discordzie, czasem B, to nie jest problem żaden, bo ja jestem zdania takiego, że lepiej kartę mieć niż jej nie mieć. Natomiast tutaj te dwie karty chciałem mieć w S-kach, czyli w wersjach takich do top loadera od razu, z boosterka do top loadera bez żadnych wad. No bo to są karty topowe. Gdyby to był na przykład Dactrio, to bym machnął ręką, bym wziął tam klasy A minus czy tam B, to by nie miało dla mnie znaczenia, jakbym potrzebował. Natomiast tutaj chciałem mieć fulla. Gold i doszła jeszcze ostatnia karta, czyli doszedł zwierzowiec, żyraf tak zwany. Też doszedł, także set jest skończony. Tutaj jeszcze mamy oczywiście Cyber Judge'a, dobrze mówię? Cyber Judge'a, tak? Wild Force i Cyber Judge. W Cyber Judge'u mamy delikatne braki. Tu wam od razu przy okazji pokażę, jak to się prezentuje. Kurde, no trochę kamera jest za blisko, no niestety nie pomyślałem o tym, żeby to oddalić, ale to by było od razu widać Juniora syf na biurku.
A tutaj jest wszystko spoko, w podstawce jest. Ostatnio doszedł chyba ten Prime Catcher jakiś czas temu. Tak jak widzicie, tu wszystko jest. Tutaj sliperek Shift Tree, koniki, super karta. Te kotły są też fajne na szafce. No i tutaj jest, uważam, ten Excadrill, czy jak on się nazywa. Te trzy karty generalnie są bardzo fajne, z naciskiem na tego Metagrossa. Naprawdę piękna karcioszka. Myślę, że kiedyś odda, także warto sobie parę kopii zachować. No i zobaczmy, jak to się tu prezentuje. Tutaj jest fajna drampa. No i widzicie, tutaj mamy wszystko. Niebieskie mamy, tutaj mamy tą, nie pamiętam, eksperyment, co się nazywa ta karta, czy coś. Tutaj brakuje nam śpiącej bianki, to chyba tu, jak dobrze pamiętam, albo konika, tego drugiego konika w drugą stronę. Tutaj brakuje tego Verizonowego, tego konika brakuje tutaj. Brakuje śpiącej bianki i koniec. Czyli brakuje tylko dwóch kart, których nie mogę trafić w dobrej jakości. Niestety A minus, a tu bianka jest B. Nie wiem, co się z bianką śpiącą dzieje, bo generalnie ona nie powinna być w kiepskiej jakości, bo to jest topek, ale oni ostatnio coś panda nie ma, więc na razie czekam. Dwie karty, będzie skończony set podwójny. Albumów mamy więcej, może kiedyś wam pokażę. Czekajcie, sobie odłożę albumik i bierzemy się do roboty. No kurczę, powiem wam, chciałbym dzisiaj tego karpia złapać, bo to już jest piąty boks, którego otwieramy. Ale powiem wam, nie poddam się. Będę otwierał aż do skutku. Nawet jak to będzie 10 boksów, to go w końcu wydropię. No, zapomniałem śmieciarki wziąć, trudno. A, to jeszcze było bez tego. Bez zrywki. Bez zrywki? Nie pamiętam. One były bez zrywki? Przecież to jest 3A secik. No może bez zrywki. Dobra. Nieważne. Życzcie mi powodzenia. Koszulki jakieś tam mam przygotowane. Także bez przedłużania, bo i tak już wstęp był długi. Jedziemy. Miejmy nadzieję, że pacnę tego karpia w końcu, bo powiem wam, że w ogóle chcę do albumu ten, znaczy zrobić album ze SV3A, bo się okazuje, że chyba nie mam nawet albumu ze SV3A, tak? To nie, to jest, przepraszam, to jest SV1A. Wydaje mi się, że nawet nie mam tego albumu. Nie pamiętam, czy tu jest dużo tych kart takich, wiecie, drogich. O, to jest na przykład grywalna karta. Widziałem taki fajny deck na ptaki. W ogóle zacząłem grać, kurczę, powiem wam, w TCG. No, wiadomo, że to jest ten totalny amator, jeżeli o to chodzi. Muszę sobie poprzypominać wszystko, bo kiedyś dawno, dawno żeśmy coś tam z juniorem próbowali na poziomie takiej ligi przedszkolaków. No, ale powiem wam, gierka jest ogólnie fajna mechanicznie, TCG, także polecam. No i zobaczymy, może się wciągnę. Holo. Chryoma. Kurczę, ciekawe, co dzisiaj poleci. Powiem wam, że w tym secie, z tego co pamiętam, to chyba jest Dendra na topce. Ta Dendra, ona akurat mi się za bardzo nie podoba, powiem wam, ta Dendra. Ale ona kosztuje chyba 100 dolców prawie. W Sarze oczywiście, bo SR jest dużo tańszy. Natomiast powiem wam, że ona mi się jakoś nie widzi. Jakoś tako, jako waifuska, to chyba ją zrobili na siłę taką chase kartą i no nie wiem, ona mi się naprawdę jakoś tak nie podoba za bardzo. Nie wiem, co, czemu ona jest tak, wiecie, wyhypowana. No i tutaj oczywiście jest najdroższy AR chyba ever. Może nie chyba, raczej na pewno najdroższy AR ever, czyli karpik. Unikatowy arcik, oczywiście wiadomo, to jest twórca od gilotyny, tej z Fusion Strike'a. Czy jest Fusion Arc, nie, Jezu, co ja gadam, z Lost Origin, nie, źle skojarzyłem. Z Lost Abyss, ten arcik gilotyny, pamiętacie? Boss już nas trollował, już myślałem, że to jest jakiś trener. A to ten troll standardowo.
To jest twórcy tej gilotyny, ten arcik, więc no dlatego jest między innymi na propsie, a również dlatego, że jest karpiem po prostu. Jednak Magikarp jest dosyć popularnym artem i Pokemonem. Sprigatito i EX-ik pierwszy. Morda tak zwana. No zobaczymy. No i muszę, powiem wam, muszę zacząć... Teraz nie wiem, czy widzieliście w ogóle na stronie Volta, jak sobie wejdziecie, Volta, jest zapowiedź, oni jednak idą za ciosem i będą robić albumy customowe do całego Scarlet Violet, więc będziemy na pewno ściągać, patrzcie, łeb w łeb, dziwne, będziemy na pewno ściągać resztę, od począwszy chyba od SV1, wszystkie sety będzie można że koszulkować, chciałem powiedzieć, wsadzić sobie do albumu tego z numerkiem seta, nie? Także super sprawa i customowe kolory będą. Nawet powiem wam, te kolory są ładne. Teraz, o, karp. Jest! Jest! Wreszcie! Jest! Wiedziałem, że się dzisiaj szczęście uśmiechnie do nas. Kurde, no, powiem wam. Nareszcie karpik, kurde, balans. Ale jestem zadowolony. Teraz mogę już zamawiać albumy, bo mam jeszcze album, chciał jakiś nowy album ładny z Voltixa. Zamawiać album i będę mógł, kurczę, tego karpia tam dumnie wsadzić. Powiem wam, wygląda ładnie. Elegancko, tu się nie ma do czego doczepić. No mam karpia, wreszcie. Powiem wam, wreszcie, no tyle na niego czekałem, 4 boksy, ale to nie koniec, bo mam 2 boksy w koszyku. Mam 2 boksy w koszyku, powiem wam, u tego. A, Peroar. Mam 2 boksy w koszyku u Pandy, więc myślę, że na tym się nie skończy i będę dalej ciągnął. Póki one są, wiecie, jeszcze w takiej normalnej w miarę cenie, bo to w tej chwili one już podrożały i generalnie jest problem, żeby je zdobyć. Natomiast jeszcze tam można gdzieniegdzie je kupić. I tak jak Panda w ogóle ich nie miał, tak ostatnie 2 mi właśnie dał znaka, że są. Czy byłbym reflektował? No i stwierdziłem, że... A czemu nie? Chętnie. Może jeszcze się uda pociągnąć karpika jakiegoś. Tu będzie na sell. Wiecie, to jest akurat ten karpik strasznie ciśnie, jeżeli chodzi o kwoty. Do takiego stopnia, powiem wam, że w tej chwili go się z Japonii w ogóle nie opłaca ściągać. Bo on jest w takiej cenie dosyć zaporowej. Na gotowo wychodzi 160-180 zł. Ściągnięcie go i mało tego, że go ściągnięcie, mamy jakiegoś Sara albo SR-a, nie, to jest EX, ale nie, kurde, patrzcie, dało mychę, no szkoda trochę, a ja się lubię tą dedenkę, lubię ten arcik, powiem wam, ona ma ładne kolorki nawet takie, kurde, zmyłka była, bo myślałem, że to EX jest, ale ta ramka jednak, ona się mocno odróżnia, powiem wam. No to oddało dobrze, bo ważne, że jest karpik. Karpik robi tutaj tego boksa, nie? Bo te boksy, powiedzmy, że jeszcze gdzieś za 250 można wyszarpnąć. A sam karpik w tej chwili już jest wart prawie, słuchajcie, no prawie pod 200 podchodzi ten karpik. Więc powiem wam, że już jest dobrze. Generalnie boks, no może nie się zwrócił, ale prawie się zwrócił. I myślę, że go będę jeszcze dalej otwierał, tego boksa, bo on jest po prostu fajny. Przy okazji będę zbierał, przy okazji może jeszcze karpik się trafi. Także będę na pewno, jak będą oczywiście te boksy jeszcze w normalnych cenach, to będę je zamawiał cały czas. Bo no taki mam, ja wam kiedyś mówiłem, że mam taki pomysł w ogóle. O, tego mi brakowało, Aera. On jest cudo, razem z tym Sprigatito, tym kurczę małym tym łobuzem, to powiem wam, że ten tam, to jest tam Miałskarda, tak? Poprawcie w komentarzach, ale piękny ten art jest też. I myślę, że on kiedyś też coś będzie wart, na pewno. Także dzisiaj oddało bardzo ładne arty, a jeszcze jakbym pyknął go do boksa, to już w ogóle.
Wracając do tematu, no powiem wam, że będę otwierał, bo chcę go składać, tego seta. I tak jak mówiłem z Juniorem, w ogóle mamy taki pomysł, żeby zebrać całe SW. Ja wiem, że to jest taka trochę porywanie się z motyką na słońce, ale powiem wam, wbrew pozorom, japońskie sety zbiera się dosyć łatwo. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze nie macie rewersów, tak jak macie te durne, beznadziejne, brzydkie rewersy, które i tak nie świecą, jeżeli chodzi o master sety, wiecie, angielskie, to te sety są dużo krótsze. Czy tam powiedzmy jeden angielski set to są dwa japońskie, ale i tak mimo wszystko drop rate macie lepszy. Ja ostatnio oglądałem, powiem wam, tych tuzów YouTube'a, jak otwierali ten najnowszy secik, ta Stella Miracle. I powiem wam, drop był żenujący. Z całego booster boxa oni mieli drop na poziomie, słuchajcie, z 36 boosterów, oni mieli drop na poziomie jednego takiego boxa japońskiego. Przecież to jest śmiech na sali, po prostu śmiech na sali, to jest to, co Amerykanie robią, kurczę, z tymi dropami. To jest żenada, dlatego też między innymi, już pomijam tą jakąś kart, która wraca w kółko, dlatego między innymi nie ma sensu według mnie zbierać angielskich kart, bo przede wszystkim, no dobra, nie będę się rozwijał, wiecie, o co chodzi, już było wałkowane tysiące razy na ten temat. W każdym razie mamy zamiar z Juniorem i taki plan mamy w ogóle, oczywiście jak kasiuty starczy, żeby nazbierać cały Scarlet Violet. No i żeby mieć, widzicie, już udało się pierwszy, ten też mógłby mieć jakiegoś fajnego full arta, nie? Zobaczcie, aż się prosi, razem z tym Taurosem. Powiem wam, już jakiś kroczek żeśmy zrobili, czyli tego Wild Force'a mamy i ja naprawdę teraz dużo singli ściągam. Także jeszcze raz przypomnę, jakbyście chcieli jakieś single z Japonii, to walcie jak w dym, bo transporty idą średnio 1-2 tygodniowo i to z samymi singlami. Także przypomnijcie, żebym jeszcze na zakończenie coś wam pokazał odnośnie, no ogólnie, żebym wam coś jeszcze pokazał. Także singli idzie w tej chwili dużo, ja powiem wam, kończę sety, będę się zabierał jeszcze za starsze, czyli mam Pokémon Go, który uważam jest mega niedoceniony. Co tu jest? Jakieś, myślałem, że tu karty są jakieś pogięte. Mam jeszcze Pokémon, ta Dendra, tylko w tym arcie takim, gdzie buźka jest cała, wiecie, który, może go wam wkleję tutaj. Mam Pokémon Go, który uważam, że jest setem mega niedocenionym, a jest w pewnym sensie bardzo istotny dla TCG, bo to była ta pierwsza taka, wiecie, próba zespolenia czy zachęcenia może do grania właśnie w gierkę tą małą, czyli wrzucanie kulką, jak ja to mówię. Myślę, że kiedyś, może kiedyś odda. Tam jest dużo Mewtwo'cza, wiecie. Tam są radianty, komplet radiantów, także ten set jest mocny, uważam. Na tą chwilę powiem wam, że bardzo ciężko go złożyć, bo mi jeszcze brakuje chyba z około 10 kart, a set był krótki, bo miał chyba z 80 kilka. Jest generalnie problem z dostępnością. Nie są to karty jakieś może super drogie. Mamy 4 EX-a, to miał skardę. Nie są może to, słuchajcie, jakieś tam drogie rzeczy, ale mimo wszystko jest tego dosyć sporo do uzbierania, nie? Z ciekawych tam była karta jeszcze Ditto, który mógł się zamienić bodajże w 3 jakieś tam były Pokémony, już teraz z głowy wam nie powiem, jakie one były. Ale Dittosiński mógł być, tam była naklejka taka, wiecie, pamiętacie, do zdrapania i tam był Ditto, nie? Także set bardzo fajny. No i oczywiście z najstarszych, jakie mamy w tej chwili, takich do złożenia oczywiście do Master Seta, no to mamy, ale to będzie naprawdę ciężka sprawa. Mamy, słuchajcie, S8B, czyli Climaxa, którego żeśmy bardzo dużo kiedyś otworzyli. No i nie mamy praktycznie samej topki na górze, tam tych CSR-ów trenerskich, czyli tych Secret Rarów trenerskich. Jest tam dużo kart i one wszystkie zaczynają już bardzo dużo, o Falkner, zaczynają bardzo dużo kosztować i to jest generalnie problem. A drugi problem jest taki, że nie ma ich na rynku po prostu, tych kart, nie? A set nie jest jakiś mega stary, nie?
I holidayowy, czyli to w teorii no, powinno być jeszcze w miarę tam, w miarę dostępny, tym bardziej, że on miał dwa reprinty, o dziwo. Uważam, że był setem bardzo udanym. Bardziej udanym od tego wcześniejszego Shiny Star V i na pewno dużo bardziej udanym od setu tego Shiny Treasure, który jest aktualnie, który też zbieramy i powiem wam, że warto, bo ceny nie są wysokie. Warto sobie nazbierać wszystko i dopiero potem może kompletować, wiecie, te rewersy, te brickowe, nie? No i tu już w ostatniej nic nie było. No i jeszcze V-Star Universe, ale co do V-Stara to powiem wam, że nie mam jak na razie przekonania. On też jest setem, nie jest jakimś strasznie drogim, ale tam jest dużo też takich pozycji, które kosztują po 10 dolarów. Nie mówię, że jest 70-80, ale kosztują po 30-40 i tych kart jest bardzo dużo tam, nie? Dobra, reasumując tego naszego dzisiejszego boksa, no to mamy 7 tych, 7 holosów, 4 EX-y będzie do kompletu. No mamy, kurczę, bardzo mocne AR-y. Ten AR jest piękny, mega niedoceniany. Razem z tym Spricia Gitto, czy jak on tam, Spricia Gatto się nazywa, ten koteł, to jest komplet i naprawdę są... Tamten, akurat ten młody, jest 3 razy chyba droższy, czyli ze 3-4 dychy w tej chwili już kosztuje. Mam go kilka sztuk, także zapraszam. Ale tego to chyba pierwszy raz dropnąłem, powiem wam. Bardzo rzadko go się trafia. Pyroarów mam kilka, uważam, że też bardzo ładny arcik. No i przede wszystkim dzisiaj wreszcie, nareszcie Magic, Magic, jak to Dawid mówi. Jest wisienka na torcie. No i tutaj za karę już dostałem SR-a Mychę, którą już mam, także będzie dubel tam do kogoś do oddania. Ona, powiem wam, że jeżeli chodzi o te SR-y shiny, w cudzysłowie, te full artowe, ala takie shiny, to ona mi się nawet podoba, powiem wam, ta Mycha. Jest jeszcze druga, nie pamiętam z którego setu, taka karta we fiolety, to jest ten Slowbro chyba, czy Slowpoke? Slowbro chyba. Też jest takie fiolety, bo tu jest takie trochę bardziej purpury i róże, ale tamto jest w ogóle mega czad, nie? No, powiem wam, że jestem zadowolony z takiego dropu, naprawdę. I miałem wam coś jeszcze pokazać, co dzisiaj przyszło od Pandy i tak sobie myślałem, żeby może na ostatniego live'a 29 to zatrzymać, ale powiem wam, że chyba nie damy rady z Juniorem, bo nas kusi, znaczy on jeszcze tego nie wie, że to przyszło, bo on jest w szkole, ale przyszło, zobaczcie, wiecie co to jest, nie? To są te słynne mystery paczki od Pandy. Tym razem wzięliśmy po 20 sztuk, czyli tych 20 tych tańszych, gdzie są 4 karty i najmniej co może wypaść to 4 EX-y, z których juniorowe poleciały tam chyba 2 SR-y Gitka, Sary, 2 Sary Gitka i coś tam jeszcze mu poleciało. Chyba nawet z tego setu. Chyba ten zawodnik w Sarze, o ten mordziaty. No i tutaj mamy te droższe paczki, które są po 1000 jenów i tutaj są gwarantowane SR. Tylko pytanie jaki. I z tych paczek poleciał nam ostatnio, jak widzieliście, jak nie, to zapraszam, parę materiałów wstecz, poleciał nam Charizard z SV4A, który w tej chwili no już ponad 600 kosztuje. Także mamy 20 takich i 20 takich. Szczerze powiem wam, że chciałbym je przytrzymać do live'a, ale do live'a jest jeszcze tak strasznie daleko, że chyba nie dam rady i się skuszę z Juniorem i może zrobimy jakiś odcinek, będziemy otwierać. Zawsze możemy zamówić, to nie jest problem. I teraz uprzedzę wasze pytania. Żeby cokolwiek miało sens z tego, to ta paczka musi kosztować, to znaczy jedna sztuka, kosztować, z tego co chyba liczyłem, tak mi się wydaje, 25 zł, a ta musi kosztować jedna sztuka 50 zł. Dlaczego tak? Dlatego, że jedna paczka, powiem wam jak to wygląda, w zakupie kosztuje prawie 30 zł. Do tego trzeba doliczyć VAT 23%. Do tego trzeba doliczyć jeszcze transport DHL-em albo tam, no lepiej DHL-em, oni doliczają też opłatę celną stałą swoją od papierów, tam 70 zł. Nie będę wnikał ile, co, po co. W każdym razie to jest wysyłka, czyli kurier, paczka kosztuje, plus jeszcze opłata dla DHL-a kosztuje.
Dodatkowo do tego wszystkiego, jak się kupuje to, to trzeba doliczyć 5% mniej więcej opłaty takiej manipulacyjnej, bo my płacimy kartą kredytową. I wszelkie transakcje, wiecie jak to jest w internecie, to nie jest tak jak w Polsce, że macie jakieś tam Allegro Pay, czy tam jakieś tam Pay, coś tam, że nie ma żadnych prowizji. Tam niestety jak płacicie za granicą, to są przewalutowania, a jeszcze są przewalutowania i tak dalej. Także z tych prawie 30 zł w zakupie robi nam się, słuchajcie, nagle, no ja myślę, że to i tak jest nieopłacalne za 50 zł, ale jak będziecie chcieli, dajcie znać w komentarzach. Czy widzicie coś takiego na live na przykład, że te macie za 25, a te za 50? To są praktycznie po kosztach wtedy te paczki. Ale myślę, że no zobaczymy. No będziemy mieli na pewno trochę boksów. Nie będę wybiegał w przyszłość, bo to jeszcze daleko jest. Jeszcze 2 tygodnie. Ale myślę, że będziemy mieli trochę boksów. Mam nadzieję, bo jeszcze dzisiaj jest 13, jak to nagrywam. Materiał wyjdzie 14 z tego unboxingu. Mam nadzieję, 13 nie pojawiły się u niego jeszcze na sklepie u Pandy te nowe, ten Dragon tam, coś tam, jak to się tam nazywa, nie pamiętam. Majesty chyba. To się jeszcze nie pojawiły boksy. Pojawiły się single w chorych cenach, no bo to początek, ale nie pojawiły się boksy. Ale myślę, że spokojnie do tego live'a to już zdążą do nas dojść, także myślę, że będzie też parę takich boksów do otworzenia. Naprawdę, jak nie widzieliście jeszcze unboxingów tego nowego setu, to sobie zobaczcie na Aery. No to tam po prostu AR na Aerze to jest petarda. No i jest dużo fajnych sarów i ten Latias taki w sarze jest przepiękny. Latias to jest ten czerwony chyba, jak dobrze pamiętam, jak nie to poprawcie. Dobra, nagadałem się, miał być szybki unboxing, znowu pół godziny gadania. Ale jestem zadowolony, powiem wam, jest karpik w końcu. W końcu pyknął. No, powiem wam, jestem content, ale na tym nie koniec, zamawiam dalej. Muszę tego mieć trochę, bo to jest pewna inwestycja. Karpik to jest naprawdę pewna inwestycja. Dobra, dziękuję za uwagę, żegnam się, no i do zobaczenia.